Paweł Chmielewski, PCH24 TV. Szczęść Boże. Moim gościem jest Marcin Rola, redaktor na Czerny Telewizji w Realu 24. Szczęść dzen. Boże, Panie Redaktorze. Witam serdecznie, witam wszystkich y, widzów, radiosłuchaczy Polonia Christiana 24 i w Realu 24. Szanowni Państwo, nasza telewizja, tak samo zresztą jak W Realu 24 nie żyje z żadnych dotacji państwowych, z żadnych reklam, od żadnych wielkich koncernów pieniędzy nie mamy. Jeżeli chcą Państwo, żeby takie niezależne telewizje mogły istnieć, to serdecznie proszę o wsparcie. Jak nas wspierać pod tym nagraniem jest rozpisane. Marcinie, znowu cenzura dopadła a telewizja w realu 24 już nie pierwszy raz i tym razem nie cenzura taka pandemiczna, ale cenzura żydowska. Piotr Szlachtowicz zrobił materiał wywiad z Normanem Finkensztinem, Steinem. Żydowskiego pochodzenia, zresztą specjalistą od przeci Holokaust, no i ten materiał został uznany przez cenzorów za jakiś antyżydowski. O co chodzi? Dlaczego zniknął i dlaczego telewizja została zablokowana na tydzień? Co najlepsze, co najlepsze, drogi redaktorzy, to jest to, że przecież, bo dzisiaj wypuszczacie ten materiał, więc um, jutro są przecież urodziny telewizji Brału 24, pięć latek nam Stuka. Wielkie, wielkie, wielkie święto naszej telewizji. Serdecznie zresztą Was także zapraszam do budynku Pasty Zielona 39. gdzie miał być cały szereg wspaniałych uroczystości. Zaczynamy przy święto o 8 rano w kościele świętego. Krzyża, potem przychodzimy do budynku Pasty, od około jest są spotkania z powstańcami, z Armii Krajowej, potem są debaty, jest szereg debat, są targi książki, jest szereg debat, jest kościół, jest między innymi debata o kościele katolickim, w którym bierze udział Krystian Kratiuk, między innymi z Polonii Krystiany, potem właśnie jest, uwaga, debata po raz pierwszy w Polsce odnośnie pandemii z, z ekspertami, potem jest geopolityka i co z tą Polską, tutaj jest moja z Rafałem Ziemkiewiczem, Wojtkiem Sumińskim i tak dalej, tak dalej, serdecznie zapraszam. O 12:00. Jutro 12 września jest protest, wielki ogromny protest w Warszawie przeciwko tej pseudopandemii. Więc no, przypadek nie są, I to wszystko miało przypadek, być transmitowane na wrealu, dokładnie, a nie będzie na YouTubie. Będzie, będzie transmitowane na wrealu 24.tv. Serdecznie zapraszam wszystkich tam, także na Facebooka, jeszcze szukamy innych opcji komunikowania się z państwem, ale tak. za wywiad z normalnym profesorem Normanem Filkensteinem Piotra Szachtowicza, zostaliśmy zablokowani na tydzień, nie możemy umieszczać materiału, nie możemy transmitować na żywo. No, tak wygląda ta cenzura w Polsce. Tyle przecież mówiliśmy, nawet pan prezydent Duda przecież mówił, że tutaj żadnej cenzury i tak dalej, że się zgłaszajcie. Widzimy, jak to wygl wygląda globalny koncern robi, co im się żywnie podoba. Tym bardziej, zobaczcie, jest to zastanawiające, że nam przecież profesor Filkenstein nie powiedział nic złego. Mało tego, on bronił Polaków. Bronił polskiego interesu narodowego, bardzo mocno się odnosił e, na argumenty. Tak? Zresztą to jest człowiek, który przecież jest wydalony z Izraela, nie ma tam, mimo tego, że Żyd z pochodzenia, tak? Pol polski Żyd, bo to jest narwą on się urodził w Polsce. E, 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 samymi argumentami rzetelnie, obiektywnie odnosił się do tych wszystkich ataków na państwo polskie, na polski patriotyzm, na polskość, e, kwestie roszczeń i tak i I pod pretekstem, właśnie tutaj, YouTubeik sobie znalazł dzień, centralnie dzień przed naszymi urodzinami e, i przed protestem pandemicznym taki właśnie pretekst, by nas zablokować. No tak to właśnie... A dodajmy, że ten film czy też nie był świeży, nie był nowy, to już dłuższy czas wisiał na YouTube. No to już dwa miesiące ten film ten Ten, ten film odstrzał miał. taki bardzo punktowy. To jest... Zostaliśmy bana za wersję angielską, bo jeszcze jest wersja, wersja polska, która jest dostępna. Serdecznie zresztą Państwa e, zapraszamy na tą wersję polską. Wcześniej było tak, że oni nam kasowali tylko te materiały, tak? W sensie kasowali, cyk, nie ma, nie ma, nie ma jakby gadania tak, bo z doktorem Śliwą, Montanari, czy z doktoranną Martynowską, czy i nasze programy jakieś, w których się odnosiliśmy do pandemii e, przez, te, przez te ostatnie pół roku, czy to z Piotrem Szachtowiczem, Krzysztofem Lechem Mukszą, czy Pawłem Zdziarskim, a teraz postanowili nam właśnie dać to tak zwane pierwsze, pierwsze ostrzeżenie, po co? No właśnie po to, żebyśmy nie mogli transmitować e, jutrzejszej, jutrzejszych uroczystości na YouTubie i żebyśmy, e, i żebyśmy e, e, nie mogli transmitować też jutrzejszego protestu. Przypominam, że ponad 20 tysięcy widzów nas oglądało ostatnio na żywo, tak? E, te ostatnie protesty, które się odbywały w Warszawie. Tak samo te ostatnie w Berlinie też ponad 200 tysięcy osób, to, czy tam 300 tysięcy osób nawet to obejrzało. No więc tak, szanowni państwo, właśnie to wygląda, tak się szanuje wolność słowa w Polsce. Dodajmy, że po tych protestach zarówno w Polsce, w Warszawie, jak i w Berlinie jakoś masowych śmierci nie, nikt nie odnotował, ale to już osobny nie. wątek, ale myśmy rozmawiali o cenzurze bodaj półtora miesiąca temu właśnie nie. po tym, jak zostało usunięte filmy o pandemii, może były jakieś głosy z rządu od tych, którzy mówią, że będą bronić wolności słowa w Polsce, żeby tę wolność właśnie konstytuować. No jakoś. nie, no to, 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 nic, nic się nie zmieniło to, od tego czasu. Były wakacje, to rozumiem, że są inne Przecież tematy. Przecież ja pamiętam nawet ja miałem kilka, kilka spotkań w Ministerstwie cyfryzacji na ten temat. Z Ministrem Andruszkiewiczem, także nas zapraszał, ze dwa albo ze trzy spotkania. W po sąsiedzku w Ministerstwie Cyfryzacji, to jest po sąsiedzku z budynkiem pasty, jakieś tam różne obiecanki były i tak dalej. Do tej pory przecież cały czas to jest temat zaurany. Wieszcie, to, że oni... Bo ja rozumiem te argumenty, prywatna firma i tak dalej, i tak dalej, ale jednak oni łamią polskie prawo. Oni na Hama łamią polskie prawo, polską konstytucję, bo oni się tutaj, taki jakiś globalny cenzor, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, on będzie dyktował, co Polacy mogą oglądać, czego nie mogą oglądać, tak? No, to jest, to jest jakaś kompletna aberracja, tak? Tym bardziej, że przecież oni wprost nie mówią, Szanowny Panie. Tutaj się do tego doczepiamy, do tamtego i tylko. Coś tam narusza jakieś... jakieś A nigdy nie wiadomo, co e konkretnie. P wielokrotnie o tym mówiliśmy. Robiliśmy debatę przecież pod auspicjami e, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Fox, ale ogromną debatę odnośnie cenzury. Był tam pan Adam Malczak, rzecznik Google, tam już nie pamiętam, prawnik też był Google'a, e, nie pamiętam, jak się nazywa. E, ogromna debata, tam słyszeliśmy potok słów, różnych obietnic, nic z tego kompletnie e, nie wyszło. Słuchajcie, no trzeba to w końcu uwarunkować prawnie, tak? E, przed tą tak zwaną pandemią And... Um. Powołaliśmy tutaj. Ja się trochę yy, 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 z roli dziennikarza trochę w lobbystę, bo bardzo mi na tym zależało i w Sejmie mocno lobbowałem kwestie specjalnego zespołu do, do, do walki z cenzurą i się to lobbowanie opłaciło, ponieważ zgromadziliśmy yy, wszystkich polityków w tej, w tej, oprócz lewicy, bo tam mamy i z Pisu, i z Platformy, i z Konfederacji, i z PSL z 15, tylko lewica no wiadomo jest są za cenzurą, tak więc totalitarną więc akurat wiadomo, że oni w tym uczestniczyć nie będą. Ale yy, faktycznie już pierwsze dwa takie spotkania yy, tego zespołu yy, się odbyły w Sejmie. Nie? przewodniczącym jest bodaj Dobromir Sośnierz z Konfederacji, no ale to z ponad podziałami, tak, bardzo mi na tym zależało, żeby ponad podziałami były wszystkie, wszystkie, wszystkie strony sporu politycznego, żebyśmy po prostu opracowali jakiś projekt, tym bardziej, że projekt jest, Ordo Juris. E, 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 Tomek Chudziński, nasz, nasz drogi mecenas, przyjaciel, go, go między innymi napis konstruował, który wprost mówi, co, jak, jak powinno być to penalizowane, tak, to samo zrobili Niemcy, my zrobimy, my zróbmy to samo, tylko na odwrót, no bo wiadomo, że komunistów trzeba Czytać na Wspak, więc ym, tam się za, jeżeli tam skrytykujesz panią Merkel, CDU, CSU i tak dalej, albo imigrantów, to cię tam kasują, zróbmy na odwrót, jest kara po prostu za to, że ktoś łamie wolność słowa, chyba że tak mówię, bo to wszystko musi być zgodnie z, z literą prawa, ale my nie robimy nic, nic innego jak ym, publicystykę, yy, nie otrzymujemy żadnych pozwów, nie otrzymujemy, bo to bym zrozumiał, tak, że kogoś tam zniesławiam, bądź łamię prawo, bądź kogoś obrażam, no to wtedy można się do nas przyczepiać, ale tego na realu 24 nie ma. Materiał z profesorem Flickensteinem. Został zablokowany tylko pod pretekstem e, e, kwestii pandemicznych. No i nie oszukujmy się, to był materiał, który wprost bronił Polaków, polskości, patriotyzmu, e, e, polskiej suwerenności, niepodległości e, e, i dlatego został usunięty. Ja cały ten materiał oglądałem i to w tej wersji właśnie angielskiej, która została usunięta. Nie widziałem tam nic, co by mogło być jakieś antyrządowskie, antysemickie. Przecież sam, no sam profesor Finkelstein też jest no Żydem, jest którego sam. O antysemityzm no, ale jednak to się, jak <laughs> rozumiem, coś tam znalazło. A właśnie jeszcze o te kwestie też antysemityzmu, bo pandemia. Miał ale okay. ta ustawa 447, bo też o tym przecież rozmawiał właśnie pierwszy rachtowicz z Normanem Finkersteinem, to cały czas jest taka rzecz, która chyba nad nami wisi. Ostatnio o tym prawie w ogóle nie mówiłem przez pandemię. To dobrze, że o tym zapomnieliśmy. Czy znaczy, nie? mówiliśmy ostatnio z parę ale miesięcy tak temu, ogólnie bo krajowo, raport, Tak, dokładnie, tak, 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 ale potem um, umilkło. Wiesz, bo, to jest wszystko przede wszystkim, to jest wszystko za, m, m, przed nami ukrywane, tak? Czytamy w raporcie, że jakieś tam spotkania były z kim, nie wiadomo, pytamy się, nie wiadomo, tak? Z jednej strony, politycy nam mówią, że są przeciwni, ale z drugiej strony są jakieś ponad, ponad narodowe spotkania gdzieś tam w Krakowie, em, gdzie różni tam jacyś ludzie przyjeżdżają, spotykają się, też nie wiadomo z kim, z polskiego rządu. No więc my, przepraszam bardzo, ale em, chcemy jako dziennikarze, jako polscy patrioci wiedzieć, o co tutaj tak naprawdę chodzi, tak? Jeżeli oni mówią wprost tam 300 miliardów, 65 miliardów, ale de facto wiadomo, że chodzi tu o kwestie em, y, 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 kwestie naszych dóbr naturalnych, ziemi, lasów państwowych, o czym także przecież informowała telewizja Polska zwalając wszystko na Platformę Obywatelską i Tuska. No sorry, teraz rządzi PiS, tak? Teraz rządzi PiS, więc niech oni się do tego odnoszą. Dla mnie to jest bardzo mało, że wyjdzie pan, pan Kaczyński czy pan Duda i powie ja jestem przeciwny tam czemuś i temuś. No dobrze, ale jest teraz ustawa stop 447 w zamrażarce sejmowej. Dlaczego o tym się nie mówi? Dlaczego ona została zablokowana? Dlaczego tego... To było pierwsze czytanie e, i na tym się skończyło. No tak, dlaczego, dlaczego nie ma takiej właśnie legislacji? Ja wielokrotnie rozmawiałem na antenie w Ralu 24 z politykami PiSu ja nawet nie przyznawali racji, bo ja uważam, to jest moja subiektywna opinia, że na tej ustawie stop 447, tutaj szacun dla niepodległości, ponad 200 tysięcy podpisów zebrali dla Roberta Bąkiewicza z, z kolegami, z zespołem, na tym można ugrać wypieczenie tak naprawdę na jednym ogniu, ponieważ kwestie, zabezpieczamy swój majątek narodowy, jeżeli chodzi o te tak zwane roszczenia, uroszczenia i jeszcze mamy kwestie przecież reprywatyzacyjne w całej Polsce de facto, Więc, a też przecież nie ma do tej pory dużej ustawy reprywacyjnej Afera e, e, reprywacacyjna to doskonale pokazywała. więc I tu mi politycy PiSu przyznawali e, 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 rację. Profesor Filkenstein w tym wywiadzie bronił wręcz Polaków. Czyli ja rozumiem, że nie wolno według tych globalistów bronić Polaków, ponieważ e, narracja ma być taka, że to najlepiej, po, Polacy, nie wiem, są odpowiedzialni za Holokaust i, i tyle w temacie. No to jest coś nieprawdopodobnego. No my, my się tego typu narracji sprzeciwiamy, te, tym patologiem się sprzeciwiamy i będziemy o tym głośno mówić. A profesor Finkenstein wielokrotnie używał takiego sformułowania na i Holokaust, też jakby to podkreśla, tym, że to nie Polacy, prawda, tylko no właśnie naziści. Wiadomo, że naziści niemie niemieccy mówi wielokrotnie, że odczepcie się od Polski, prawda, ręce plecz od Polski. On no powiedział też to... takiego nawet, że chcecie pieniędzy i idźcie do pracy. Dokładnie. Tak, no tak, tak, tak no bo cały ten lobby wiadomo, amerykański przecież do pracy się nie, nie bierze, ale tak jak mówisz, prawie sprawiedliwość tylko mówi, że coś z tym zrobi, tak samo chyba tylko mówi o cenzurze, bo ile razy ja słyszałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Polska będzie oazą wolności, no ale nic ciągle z tego się nie realizuje. I tak? zobaczcie, o tyle to jest straszne i takie mm, Hipokry z hipokryzją wrę wręcz nas zalewają i wylewają z siebie, że przecież oni tyle mówią o tej polskości, o patriotyzmie. Ja tu słyszę żołnierze wyklęci z jednej strony, kwestie armii krajowej, tego, ale jak przychodzi, to do czego? Tak? E zauważcie, że blokowane są tylko i wyłącznie treści prawicowe, katolickie, e takie mówiące o Polsce, e odkłamujące tą rzeczywistość, tak? wielokrotnie odkłamujące tą dezinformację, która przecież idzie w mediach głównego ścieku na całym świecie. E I tylko tego typu media są um, banowane cały czas mieliśmy do z różnymi patostreamami mamy, gdzie ludzie, nie wiem, no, e, były ta, byli tacy zawodnicy, którzy wprost małe dziewczynki namawiali do kwestii, do, z kwestii pedofilskiej, do, 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 do samobójstw, więc takie już naprawdę obrzydliwości w tym internecie były i tutaj żaden cenzor, zobaczcie, em, nie, nie widział nic złego, tylko przeszkadza mu, e, przeszkadzają mu publicyści z Realu24, ponieważ zapraszają e, gości, których nie zapraszają me, media głównego ścieku. No ludzie, o co tutaj chodzi, tak? Tym bardziej nie jest to przypadek, ponieważ to się stało dziś, Czyli centralnie, dzień przed naszymi piątymi urodzinami e, i centralnie e, przed tym protestem. Wiadomym jest, że na samym proteście będzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, może i więcej, e, i na realu 24 też by to oglądało e, kilkadziesiąt tysięcy e, ludzi, tak jak ostatnio ponad 20 tysięcy widzów na żywo to oglądało, więc oni już po prostu się boją, bo widzą. Że już to po prostu to całe kłamstwo e, po prostu wyszło, tak? Że to jest jedna wielka ściema, ludzie się budzą, e, sami przekazują sobie informacje. E, e, I to jest to jest właśnie, e, oni się tego boją, tak? Już ta dezinformacja, ta, ta propaganda e, nie idzie po ich myśli. Ta końcy rzeczywiście jest chyba nader wymowna. No wiadomo, co ale to, żeśmy Paweł. rozmawiali o tym, jak w tym dniu, w którym minister Szumowski podał się do dymisji, jest teraz nowy minister, no prezentuje takie trochę złagodzenie, można powiedzieć tych wszystkich regorów. Jak oceniasz do pracę nowego naszego ministra Na razie tam, na, trosz, troszeczkę delikatnie te kwestie e, tych lockdownów zostały, zostały e, e, gdzieś tam złagodzone, no ale inni się wypowiadają głupio, typu pan Patkowski, tak? Tutaj jakieś bzdury opowiada o tym lockdownie. Nawet mi się nie chce tego, tego powtarzać. W, widać, że ten człowiek kompletnie nie ma bladego pojęcia o ekonomii o gospodarce. Ja tutaj jestem jednak po stronie tych lekarzy wirusologów, typu pan Basiukiewicz. Pozdrawiam pana Pawła, wspaniałego lekarza, doktor Martyno. Profesor Martyka, tak, wirusolog, czy, czy, czy profesor doktor Habilitowany Rutkowski, którzy, którzy wprost mówią o tym, że po prostu trzeba zdjąć jak najbardziej te, te głupie restrykcje w ogóle. Też nie róbmy sobie żartów z tymi testami. Wiemy, że te testy, testy są, no przepraszam, ale to jest jak na loterii, tak? Mało. Przy Telewizja Polska ostatnio o tym napisała. TFN 24 podał przecież liczby, aż w szoku byłem, tak? Nawet zrobiłem screena u siebie na Twitterze, że podali mniej więcej ile umiera w tydzień na na, na raka, a ile, ile tak naprawdę umarło od, 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 od marca pandemii, tak? W sumie Ministerstwo Zdrowia odpowiada na publiczne zapytania. Około 296 osób na COVID-19 bez chorób współistniejących, tak? Też nie wiemy, czy to jest Przez prawda. Przez prawie pół roku. Przez prawie, no ludzie, no to o jakiej pandemii mówimy, o jakiej... i to też szczerze, ja nie wiem, czy to jest prawda tak naprawdę, ponieważ jeżeli oni mają testy PCR, no to przepraszam, te testy wyrywają DNA, ale nie wykrywają wirusów, o czym przecież też mówił sam twórca tych wirusów, mówiliśmy o tym ostatnio u Was w programie. Więc powiem tak, no ja nie chcę krytykować jeszcze aż tak bardzo Pana Niedzielskiego, tak, bo on dopiero gdzieś tam zaczął. Mam nadzieję, że oni się po prostu ogarną, ogarną się, otrząsną, aczkolwiek... Jak, jak widziałem głosy pana, e, pana tego z głównego inspektoratu sanitarnego, pana Pinkasa, no to niestety, do e, no idą, idą cały czas w to, idą w zaparte, to jest niestety bardzo, bardzo smutne. Ja nie, wiem, ja nie wiem, na czym to polega, czy po prostu ktoś ich faktycznie gdzieś tam trzyma pod włos, czy nie wiem, ktoś stoi z tyłu z lufą przyłożoną do głowy, ale po prostu no to, jest, to jest tragedia, co się dzieje i ja powtarzam głos tutaj tych wszystkich ekspertów, lekarzy, wirusologów, trzeba znieść te wszystkie kwestie kwarantanny. E, 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 też znieść te. te Testy, ponieważ to jest, nie oszukujmy się, ale kompletna głupota. Zauważmy, o czym oni teraz mówią. Nie mówią o odporności, nie mówią o zdrowym odżywianiu, nie mówią o tym leku, bo też nikt o tym nie wie. O tym Trump mówił, o chronochilaginie, chrono, Przepraszam, jeżeli, jeżeli to wymu, wymawiam. tak? Jestem otoczony. Ehm, dlaczego nie mówią o tym? No bo WHO zakazała o tym mówić, tak? My o tym mówimy, więc nas blokują. Biznes szczepionek się jeszcze nie zauważył. No domkną, to chodzi, trzeba wiadomo, przywalić szczepionki. Tutaj będzie kaska, maseczki i tak dalej, respiratory, których nie ma, bo. Widmo, wiadomo o co chodzi, ale pieniądz się musi zgadzać. To jest ogromny, globalny biznes. My mówimy temu nie, a właściwie mówimy sprawdzę. Jako dziennikarze mamy do tego prawo, tak? I tylko dlatego, że to robimy, zadajemy ciężkie pytania, jesteśmy blokowani. No, przepraszam bardzo, ale to jest, to jest coś potwornego. Niestety politycy PiSu to przyklepują, bo ja jeszcze nie dostałem ani jednego, przy... na, na tę chwilę, słowa wsparcia ze strony, ze strony polityków PiSu, ministerstwa cyfryzacji. Oni się tym powinni zajmować. Po pięciu minutach. No nie wiem, mógł mieć jakąś konferencję, ok, nie wiem, być na wywiadzie, ja to rozumiem, ma swoje sprawy, ale przynajmniej dzisiaj powinni się do nas oddawać z Ministerstwa Cyfryzacji i pisać i już wręcz wołać tych z YouTube'a, z Google'a na dywanie do Ministerstwa Cyfryzacji. Czy tak się stanie? Wątpię, no bo niestety, ale Polaków, polskich patriotów, przepraszam za wyrażenie, ale mają gdzieś. Nie tylko chodzi o jakieś, no to chodzi o stu przeprosinnym, przecież ile było obelg pod adresem pod tych ludzi, którzy niby zaprzeczają pandemii, ale widzimy, że teraz to, co się dzieje w Polsce, to nie jest jakaś taka chyba samowola polskich decydentów, bo ja bardzo mocno obserwuję też debaty, która się toczy w Niemczech i tam główny epidemiolog niemiecki, który mm -hmm. wcześniej kazał robić bardzo ostry lockdown, pan Drozdem teraz mówi, a nie, już kwarantanna tylko pięć dni, prawda i tak dalej, no musimy jakoś z tym żyć. Minister zdrowia tamtejszy, tamtejszy Jens Pan mówi, no szczepionki, tak, ale jednak trzeba z tym jakoś żyć, to po prostu choroba. Nagle o 180 stopni zmienia no, się narracja, Paweł, także coś tutaj... Wychodzi ponad, ponad milion ludzi, no to oj, wiedz, że coś się dzieje, tak? Tutaj I cytując, też nie ma tak... masowych <noise> zgonów. To, to są bzdury kompletne. Tam powstała specjalna komisja śledcza z ekspertami. Premier Holandii przeprasza. Pre, 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 premier Norwegii przeprasza. Ja teraz czekam, aż premier Morawiecki też przeprosi, ponieważ te przeprosiny się Polakom należą za to wszystko. Przypominam, 109 miliardów długu publicznego, tak? Więc no my jesteśmy w czarnej dziurze, naprawdę. Jeżeli my się szybko nie ogarniemy z tego, no to naprawdę nie będzie co, co zbierać. No wieczne życie na kredyt nie ma, nie ma szans, tak? Ja rozumiem, że, wiecie, no wirusów są tysiące, tak? Trzeba się zabezpieczać, trzeba się chronić, zdrowo odżywiać, no... Taka, tak, tak to powinno wyglądać, a nie maseczki na twarz, jakieś rękawiczki, jakiś syf rany, lany dzieciom na ręce, którego składu tak naprawdę nie znamy, głupie restrykcje, które zresztą są bezprawne, tak? ponieważ już nawet sam sanepid podkreśla to, sądy oddalają te wszystkie mandaty maseczkowe i tak dalej, no bo to jest wszystko bezprawie, bezprawie. Rozporządzenia są bezprawne odnośnie konstytucji, tylko ustawa i to w ramach. I to w ramach Stanu nadzwyczajnego epidemiologicznego tutaj faktycznie byłby nakaz na przykład noszenia maseczki itd. itd. więc oni sami sobie zaprzeczają. Pytanie kiedy obudzą się Polacy, bo to tylko zależy od Polaków. Mówiłeś o tym, że polska gospodarka no, ma coraz większe problemy, mamy coraz większy dług, tymczasem rząd zamiast tej gospodarce pomagać, to teraz chce zarżnąć całkiem prężnie działającą gałąź polskiej gospodarki, przemysłu, branża futerkowa. No, mamy tu jasną deklarację prezesa PiS, kto tylko popiera futerkę jest złym człowiekiem, dobrzy ludzie popierają zarżnięcie tej branży. Jak to oceniasz? Powiem tak, ja kocham zwierzęta, żeby nie było. Zresztą wie, wiecie, B. Ba... Zawsze występuje, śmieje się z redaktor Haliną, czyli z moim, z moim cudownym kawalierkiem, e, więc ja kocham zwierzęta. E, powinna tutaj na, nastąpić jakaś debata. E, nie jestem absolutnie za likwidacją tej branży, jeżeli już to jakąś weryfikacją, e, bo ciągle słyszymy, że tutaj tego, nieprzestrzegane normy, jakiś syf, te norki gdzieś tam latają, e, w sensie jakieś ekskrementy. To no był teraz film na wyniszczając... a Był kręcony w ambulatoriach. No, ja nie wierzę, nie. Że wiesz, no był kręcony ja... w ambulatoriach, czyli to tak jakby wejść, tak jak rozumiemy. Z panem Marnikiem Miśko, mm -hmm. Mówi, tak jakby wejść do polskiego szpitala, pokazać umierających ludzi, i mówisz, taka jest kondycja polskiego Czyli, społeczeństwa. Pod progową, no podpro, i no, o to chodzi, tak. No, bo no, wiadomo, że trzeba oczywiście. tak się pokazać, tak to i Wiadomo, że jak ja to zobaczę, kobiety to zobaczą, to Jezu, co oni robią z tymi biednymi, malutkimi, słodkimi zwierzeczkami, tak? No to wiadomo, że ta, ta, taka narracja pójdzie. Ja się bardzo dziwię, że. Znaczy, Jarosław Kaczyński zawsze był socjalistą. Ja zawsze mi się wydawało, że to jest jednak polski patriota, ale faktycznie no, coś im się tam już odkleja. Co? Jeżeli chodzi o futra, to chyba w 96 już mówił że dobrze jest je oblewać, prawda, niszczyć cudzą własność. No dobrze, w Polsce nikt nie kupuje tych futer, tylko to wszystko idzie głównie na Azję. Rosja, e... Chiny. Rosja, Chiny głównie. Przecież Ukraina. Oś, nie oszukujmy się, no ale z likwidacji tej branży, przecież w przyrodzie nic nie ginie. No co Wy myślicie, że jak się wyprowadzą fu futrzarze z Polski, to gdzie pójdą? Kto zarobi? Dania, Ukraina, Niemcy, Rosja głównie, tak? E... No to wiadomo, przecież I myślicie, że co, że, że oni, oni powiedzą, o tutaj nie będziemy fu futer hodować, tak skąd? to jest skąd? z węglem. Po co się niszczy węgiel w Polsce, po co się niszczy górnictwo w Polsce? Po to, żeby Niemiec mógł to za bezcen kupić. A teraz to też potem bardzo się spiesza. A potem się zmieni, zmieni nagle prawo i tutaj teraz tam Zielony Ład, ale potem, a widzicie, rozumiecie, towarzysze, ale jednak węgiel to jest główny e, środek, e, surowiec i tak dalej. Więc teraz zmieniamy, O, kupiliśmy za bezcen od Polaków kopalnię, będziemy sobie federować 24 na dobę. O to tutaj chodzi. No Nie oszukujmy się. To jest, hipo to jest straszna hipokryzja, tak? E, tym bardziej jest to, jest to hipokryzja, tym bardziej zobaczcie, szanowni Państwo, że jakoś o życiu poczętym nikt nie mówi. No, no i tutaj, i zobaczcie, i tutaj nikt tak, tak sprawy nie stawia, tak? Że bronimy no, to życia... To się jednak mówi, życia, my mówimy, ale, no tak. ale nie mówią tego politycy, są rządzącej Wiecie, partii, prawicowi. Ja przyjmuję te argumenty tych ludzi, którzy są przeciwko. Ale przypominam, że tam pracuje 55 tysięcy ludzi, dużo. Kilkanaście, całe, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Mówimy o branżu w, w tym momencie. Bra to, to jest no, branża rolnictwa. Ja pamiętam kiedyś tak z takim, nie wójtem, tylko burmistrzem takiego miasteczka e, rozmawiałem, gdzie pracuje pięć tysięcy ludzi. Jak on mi, on mi wprost powiedział, panie Marcinie, jeżeli, jeżeli zaurają tą branżę, ja mam pięć tysięcy bezrobotnych plus, plus rodziny. Bo całe miasteczko pracowało w tej branży, bo tam akurat były te farmy. Nie pamiętam dokładnie, gdzie gdzieś tam w Polsce to, 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 to było. Więc yy, yy, to, jest, to jest ogromna branża. Co z tymi ludźmi potem zrobić? Będzie wyniszczenie rodzin, alkoholizm, narkotyki, no bo ludzie co oni, jeżeli tylko całe życie to robili, pracowali w rolnictwie, co się mają przenieść do hut, których też nie ma? Ludzie, dodajmy, no, że też te firmy są przecież na takich terenach, które mają są kiepskie gleby. nie można tego zniszczyć i tam nagle zasadzić, no, prawda? No, no, tak nie działa. 55 tysięcy ludzi nie będzie zby, resztę, e, pracowało. W przenicy, ale to nie no. chodzi też o to, czy to się opłaca, czy się nie opłaca, ale przecież mamy prawo uprawiać legalny biznes w naszym kraju, Tu nagle decyzją naczelnika jest kasowane. To, to, jest, jest... to jest coś strasznego, z tym trzeba absolutnie walczyć, powinny być jakieś globalne protesty, ale tak mówię, powinna być też na, na ten temat debata, bo jeżeli faktycznie żeby nie było, bo ja też nie skreślam tych argumentów tej drugiej strony. Jeżeli dochodzi do patologii, na tego typu fermach, tak, są źle, w patologiczny sposób traktowane te zwierzaki, to powinny być większe kontrole, ale od tego z państwo, żeby to kontrolować, tak. Biznes biznesem, okej, okay, ale powinno być państwo, które kontroluje takich nieuczciwych różnych futrzarzy. Z tego, co ja wiem, Polacy bardzo, bardzo się stosują do tych norm, ale są też duńskie hodowle. Czy to, ktoś mi powie, czy ktoś mi powie, w Polsce, czy ktoś mi powie, czy te duńskie hodowle są kontrolowane? Ja tego nie wiem. Ja również. No, ale ja, ja przepraszam, ja na chciałbym... tym, jeszcze na tym filmie o to przecież tam Może są pokazane te, o te hod chodzi. Zwierzęta, które są, mają pozwolone futro. No, jaki no. hodowca, który żyje na futrze, będzie pozwalał na niszczenie futra tego, na czym zarabia? Przecież to absurd. Nie, tak. To jest mi. kompletny absurd. A pan Michał Moskal, który przedstawia tę ustawę, nie mówi o tym, że tam się źle dzieje zwierzętami. to jest marginalne. Chodzi o to, żeby był humanitaryzm, prawda? I chodzi o to, że to jest po prostu niepotrzebne. Komu potrzebny dzisiaj futro skasujmy to. Taki jest argument. A no to skasujmy, wszystko skasujmy tak naprawdę. No, no. potrzebny jest internet. Można e, w, żyć bez tego. Słuchajcie, no tak? No po, A to po, przecież prąd też niż Kurczaki, zlikwidujmy drób, trzodę chlewną, no, no po co jeść świnki, tak? No, krówki też, no przecież one cierpią, tak? Czyli tutaj Pani Spórkowa będzie z Was dumna, no, no to wiecie, bo tam ktoś gwałci krowę, tak? To jest cytat z Pani z Hot 16 Challenge akurat, Mencena, ale generalnie no, bardzo to fajnie, fajnie tutaj podsumował. No to zlikwidujmy wszystkie możliwe branże, jedzmy tylko trawę, no, no ludzie takim razie, zostać na Ciebie pytanie Marcinie, może ten taki trochę zwrot, no bo to mamy zamykanie kopalni, likwidacja tej branży futerkowej, może PiS po prostu chce być bardzo zielony, podpatrzyło jak to jest na zachodzie w Niemczech, Bawaria, Austria tam też, ich adlecy wiążą z zielonymi i mhm. stwierdziło, to jest nasza droga, żeby pozyskać młodych i to jest droga, żeby prawica dalej rządziła krajem. Ale młodzi, przecież lewica nie pójdzie za, za prawem i sprawiedliwością, bo nienawidzi Kaczyńskiego, to z całych sił nienawidzi Kaczyńskiego. I wielu innych rzeczy, które Kaczyński ehm... robi. Ile ja takich tekstów, ile ja takich materiałów zrobiłem? Przecież ci zawodnicy kolorowi wprost mówią, że dopóki te stare nie wymrą, tak? no to, no to no przepraszam Taczowi. to nie jest miłość. No, no nie jest miłość, ale generalnie szeroko rozumiana lewica no to nie jest miłość. Więc e, PiS odpycha od siebie konserwatywnie myślących ludzi. Nie wiem, może to pójdzie w kierunku Konfederacji, może naczelnik pomyślał, mamy teraz trzy lata totalnej laby jedziemy jak walec tak jedziemy jak walec no ale przepraszam jeżeli mówicie o sobie partia lewo, no to chyba... no właśnie no, trochę jest kierunek, tak no bo wy skręcacie w lewo a tu trzeba skręcić w prawo a nie tam centrum no przepraszam bardzo no więc no coś tutaj coś tutaj jest nie halo Wiesz, to też może być znowu, znowu jakiś temat zastępczy. Przypominam, że bodaj 15 albo 16, jak będzie posiedzenie Sejmu, znowu wraca ta, ten dopisek do ustawy tej covidowej, że tam urzędnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności, żadnej odpowiedzialności jeżeli tam w ramach tej swojej służby, no coś tam zrobi brzydkiego, ale w ramach tam ogólnego, ogólnego ochrony społeczeństwa, rozumianego, tak jak mówi ustawodawca, tak? Czytaj spałuje mnie policja, ponieważ uzna, że nie noszę maseczki, robił to w wyższej konieczności. Może to jest przykrywka. Czyli wkurzyć prawicę, żeby przez dwa miesiące gadała tylko o norkach, a nie o tym, że nam odbierają, bo my, my nie. Pod Potem zostawimy w To są takie typowe metody pana Kaczyńskiego. Ile razy przecież tematy z aborcją było? Z pięć razy? I pamiętasz, co się działo? Tysiące tych kobiet po tego, koczyński, kobiety, nienawidzi i tak dalej, i tak dalej. Holokaust kobiet, no cyrki totalne były, a oni robili swoje, tam różne ten, budżet sobie ładnie em, przyklepali, czy tam inne ustawy. No, przypomnijcie sobie, zróbcie sobie taką retrospekcję polityczną zdarzeń, tak? Więc nie wiem, taką stawiam tezę. Może tak być, może tak być. No, jakoś mi się nie chce w to wierzyć, żeby rozwalać tak prężną branżę. Drugą w Europie, trzecią na świecie, jeżeli chodzi o Polaków. Jeżeli chodzi o Polaków. Ja z tego co wiem, znam trochę tych, tych rolników, którzy, którzy hodują, dbają o te norki. No to szczerze, oni się, oni się bardzo jakby w kwestii prawnej stosują do tych wszystkich wytycznych. Mało tego. Tam zauważcie, że oni pobrali kredyty ogromne to są miliardy złotych. W bankach spółdzielczych. Nie tylko na tak, to, że w komercyjnych. Tak, na to, żeby. To są miliardy złotych podkreślam, na to, żeby y, y, wprowadzić te wszystkie normy, które zostały zastosowane. Jak, jak rozwalą tą branżę, to kto będzie te kredyty spłacał? Znowu my. Podatnicy? Może z polskiej ziemi. No, ja te, słuchajcie, tu jest dużo różnych różnych warstw tego tematu. Ale pamiętajcie, tutaj do tych przeciwników teraz, bo ja rozumiem wasze argumenty. W przyrodzie nic nie ginie. Na tym zarobi Niemiec, Rusek, Holender, bo tylko i Duńczyk, tak? Bo tylko o to chodzi. Bo oni nigdy nie zlikwidują e, tak prężnego biznesu, który tak się rozwija i zarabia tyle pieniędzy. No futra zawsze będą kupowane, także podsumowując tak. to, nie ma zbyt dobrze dla wolności w naszym kraju i wolność słowa jest skasowana, wolność dzieje. biznesu jest, Bardzo z, jest skasowana, także no i wolność oczywiście zgromadzeń, bo to z tą pandemią cały czas walczymy. Kibisuję, żeby jutro wszystko się dobrze udało, mimo tego jak widać jakiegoś zmasowanego ataku, nawet z udziałem globalnych koncertów, koncernów oczywiście. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i raz jeszcze do tego zachęcam, żeby niezależne media, żeby niezależne media tak jak w telewizji w Realu i naszą telewizję PCH24 TV. Dziękuję wszystkim. Wszystkiego dobrego. Z, z Panem, Panem Borgi.